Dzień dobry. Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Eurodolar ponownie dotarł do linii trendu spadkowego poprowadzonej przez maksima z lutego oraz czerwca bieżącego roku. Wczoraj kurs EUR/USD osiągnął maksimum na poziomie 1,3320. Od rana jednak dolar ponownie umacnia się, a eurodolar zniżkuje w okolice 1,3290. Wraz ze wzrostami eurodolara wczoraj na wartości zyskała polska waluta. Kurs EUR/PLN ponownie testował poziom 4,20, a kurs USD/PLN zniżkował do 3,1550. Od rana jednak złoty ponownie osłabia się. Uważamy, że ta tendencja w najbliższych dniach będzie dominowała, a kurs EUR/PLN wzrośnie w okolice poziomu 4,25, a USD/PLN do 3,22. Dziś największą uwagę powinny przykuć dane o dynamice produkcji przemysłowej za czerwiec w niemieckiej gospodarce. Wiele wskazuje na to, że dane te mogą dziś pozytywnie zaskoczyć. Wczoraj bowiem stosunkowo silny wzrost odnotowały zamówienia w przemyśle za czerwiec, które uplasowały się na poziomie 3,8% w ujęciu miesięcznym, czyli na najwyższym poziomie od października ubiegłego roku. Co więcej, w czerwcu, co prawda, indeks PMI dla niemieckiej gospodarki lekko spadł, niemniej jednak składowa odpowiadająca za bieżącą produkcję lekko wzrosła. Uważamy jednak, że gdyby dziś dane o dynamice produkcji przemysłowej w Niemczech pozytywnie zaskoczyły, nie powinno to przełożyć się na silny wzrost wartości wspólnej waluty. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.